Hej, jestem Zwilbom i chciałem was serdecznie powitać w 13. pechowym odcinku naszej gry Japonia World Universalis 4. Już tłumaczę dlaczego pechowym. Pechowym, ponieważ zacząłem prowadzić rozgrywkę, minęło 9 lat od rozpoczęcia, od ostatniego odcinka i dopiero wtedy się zorientowałem, że odcinek nie jest nagrywany. Więc w tym momencie co szybko wam powiem, co się w międzyczasie stało. Zaatakowałem w 55. roku, jak tylko się rozejm skończył, zaatakowałem na Ming. Stwierdziłem, że to jest dobra okazja zaatakować sam Ming, że nie będę musiał się wtedy kłopotać z Koreą. Wtedy mieli 80 mandatu, tutaj tego współczynniku mandat niebios. Teraz przed chwilką wprowadzili ostatnią reformę, więc im mandat spadł. W międzyczasie, jak wojna poszła, tutaj szybko zdobyłem Shenyang i Pekin i zacząłem maszerować na południe i się zastanawiam, dlaczego tutaj nigdzie nie ma Ming. I się okazało, że w międzyczasie dokonali tutaj mi desantu na wyspy japońskie. Moja flota dostała solidny wycisk, miałem chyba 20 galer, spadło to do 10. No niestety ciężkie okręty tutaj potrafią swoje zrobić. I musiałem tutaj powołać, bo już praktycznie całość tego wszystkiego była w rękach Ming. No ale miałem jeszcze tutaj parę prowincji na wschodzie, więc zwołałem szybko najemników i odzyskałem Kyoto i zaczynam teraz tutaj czyścić wyspy japońskie z obecności chińskiej. Tutaj przy jednej bitwie, no niestety dostałem spory wycisk, tutaj chyba 80 tysięcy żołnierzy Ming skupiło się na moich 30 tysiącach, więc tutaj dostałem lekki wycisk, no ale gdyby to też nie to, że przeciwnik ma niski mandat, to pewnie byłoby się zgodziło dla mnie jeszcze gorzej. Tutaj mamy jeszcze wydarzenie o kulturze Higashiyama. Możemy na 10 lat za dosyć dużym kosztem zmniejszyć koszt technologii dyplomatycznych i administracyjnych. Nie wydaje mi się, żeby to było tak ciekawe, czy tak... czy tak kuszące, żeby z tego skorzystać. Na razie też, bo jesteśmy blisko kapa punktów administracyjnych, obniżymy sobie inflację, już obniżymy inflację z 10% do tych 4. Więc w tym momencie po prostu stracimy te 5 prestiżu, prestiż aż tak mnie bardzo nie obchodzi. No i zaczniemy tutaj maszerować na południe, pobić Ming. Tutaj mamy, jakby nie patrzeć, fortece, które kontrolujemy. Wolą zachować kontrolę nad fortecami. Tutaj z Jiangsu wesprę. Ach, Wuchang został zajęty. Dobra, stack wipe, bardzo dobrze. Oczywiście tutaj do Yakutat, do kolonii, której będę chciał. Odzyskaliśmy Izumo i Nanjing upadł tak szybko? O Boże. Szkoda tracić Warscore w ten sposób. Szybko robimy wyłom, zaszturmujmy Nanjing zdobyty. Tutaj będę chciał odzyskiwać oczywiście prowincje, tam pójdą chyba, będą próbować odzyskać te wszystkie ten prowincje zajęte, tak, ale Izumo kontrolując, możemy teraz pójść tutaj do Suo i potem od Suo zaraz spróbujemy znowu jakoś wkroczyć tutaj na ten fort, na Chikuzen. W dzisiejszym odcinku też opowiem o shinobich, czyli tych ludziach, tak zwanych cieniach, szpiegach, jakkolwiek, czy to co my znamy częściej z popkultury jako ninja. Najpierw powiem o samej etymologii słowa, dlaczego częściej się powinno, znaczy kiedy poprawnie powiedzmy jest, czy częściej stosowane było shinobi, a nie ninja. Ninja zostało u nas rozpromowane w kulturze zachodniej, głównie z powodu po prostu tego, że Amerykanie po okupacji Japonii, to oni byli jakby głównymi propagatorami kultury japońskiej w zachodniej sferze społecznej. I teraz tak, dostajemy jeszcze tańszą technologię administracyjną, bardzo fajnie na 10 lat. I teraz co dalej? Właśnie tak jak mówię, Amerykanie byli propagatorami kultury japońskiej na zachodniej tej kręgu kulturowym po II wojnie światowej, bo okupowali siły amerykańskie, przecież okupowały wyspy japońskie. Tutaj zobaczymy jak to się skończy. Dobra. Okej, okay. Tutaj nie mogę wkroczyć, tu nie mogę, mogę za to tutaj wkroczyć do Awy, teoretycznie, zobaczymy czy mi się uda.
Znowu kolejna pożyczka. Niestety z pożyczkami troszeczkę będę miał problemu, ale jak tylko tutaj zyskamy te prowincje, to powinno się udać bez problemu. Tutaj sobie wkroczę, pokonam tych, miałem nadzieję. Nie, nie pokonam. No tutaj w takim razie idziemy na Pekin i z Pekinu zawracamy. Dobra, tutaj mam wrażenie, że ci będą chcieli uzupełnić. Nie, omijają. To ciekawe. A i teraz Nanjing jest znowu pod tym obrężeniem. Aha, czyli tutaj nigdzie nie mogę wkroczyć. To ja bym zrobił tak. W ten sposób nie będą mogli obstawić wszystkich tutaj tych węzłów. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj nie mogę stąd się ruszyć, bo tutaj ten fort automatycznie odzyska kontrolę. Możemy po prostu też w tym momencie się wycofać z tej wojny i stwierdzić, że okej, mi tam starczy. Ile mógłbym zostawić, żeby wyciągnąć kasy? Wcale nie tak dużo. No ale możemy wyciągnąć troszeczkę kasy, to jest dobre. 528 dukatów, czekajcie. 600 dukatów, to jest jeden ze sztuczek, które powinniście znać. Kiedyś o niej opowiem w sumie, dlaczego teraz mogę wyciągnąć 600 dukatów, a nie 528. No dobra. Będziemy mieli 91% overextension. O matko, przecież się powinienem zażądać wojny, powinienem wypowiedzieć wojnę przecież o mandat niebios, a nie o zwykły conquest. O, głupota z mojej strony. Tak czy siak, to jest dobry moment, żeby tutaj wziąć to, co chcemy. I się wycofać z tej wojny. Nie ma co tutaj przedłużać, bo teraz będziemy... Ming będzie odzyskiwać mandat tak czy siak. Tutaj owszem, dostaje trochę z devastation, z tego, że nie jesteśmy trybutariuszem, ale mimo wszystko mi zasta ten mandat, a zanim ja tutaj bym podzyskiwał to wszystko, ja będę wchodził w większe pożyczki, a nie chcę też wchodzić w zbyt duży overextension, na przykład tu 108%, tu miałbym 118%, tu miałbym 100%. Mógłbym teoretycznie wziąć zamiast tego, o, w ten sposób, 100%. Dobra, weźmy 100% overextension. Raz się żyje. Mamy zwycięstwo. Najemników tutaj z wysp. Czy ja będę chciał ich przetransportować? To jest dobre pytanie. Chyba tak, będę chciał. Tutaj tak. Piechotę zwykłą. Ile tutaj mamy tych oddziałów? 12. Pam. Piechota. Wow. Mi został jeden pułk piechoty nienajemnej. No to w takim razie tutaj mamy 5. Dobra, zaczniemy w takim razie sprowadzać i tutaj z Izumo. Macie się spotkać w Izumo i potem pomyślimy, co dalej. Oczywiście teraz szybko jeszcze zbiję sobie ten worek zoszczyn. Szkoda mi trochę tych punktów, no ale bywa. Możemy wziąć State Firearm Regiments, ale tego nie chcę, bo to zwiększa koszt utrzymania armii, więc spadaj pan. No i dobra, no i w tym momencie tutaj wycofujemy się. Tutaj mamy co 24 pułki. Na razie tracimy efekty, no zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tutaj mam 17 pułków, 17 plus ten. O, no i mamy jeszcze tańszą piechotę. No zobaczymy teraz na razie, jak z tymi kosztami. Bierzemy, transportujemy te 17. Tutaj połączmy 3 pułki piechoty w 2. I powinno być ok. Tak mi się wydaje w każdym razie. Dobra, to popłynę tak może i tak. No i wracając właśnie do tego, co chciałem powiedzieć, dlaczego Shinobi, właśnie dlaczego ninja się rozpowszechnia i po prostu dla Amerykanów jest łatwiej wymówić ninja, które jest stosunkowo twarde, ma brzmienie, a Shinobi, no to ma właśnie o wiele większe, tutaj oczywiście będziemy chcieli zredukować overextension na komisję, to jest właśnie
Po prostu cięższy dla nich do wymowy, dlatego został spopularyzowany ninja. Popularniejsze w Japonii było oczywiście stwierdzenie shinobi, albo po prostu też kolokwializm, taki mówienie naokoło, czyli po prostu, no, że na przykład momoni czy monomi, jeśli dobrze pamiętam, czyli takie, no właśnie, naokoło opowiadanie o tym, czym ktoś się zajmuje. Dobra, tutaj bym miał 23. Tutaj mogę jeszcze, powiedzmy, zrobić tak. Tu się pozbyć tego jeszcze jednego pułku. Tutaj będę miał 23. Tak, będę miał 24. Tutaj mam 22, więc tutaj podzielmy jeszcze na pół i mamy bardzo dobrze podzielone siły. Teraz płacimy za wykorzenienie korupcji 11, za utrzymanie armii, płacimy multum, bo no właśnie, sami najemnicy mnie kosztują sporo niestety. No ale zaraz powinno wszystko, tutaj możemy ciebie rozwiązać, już ciebie nie potrzebujemy. No więc tak to wygląda. Tutaj mamy dużo tych fortów. Straciliśmy to teraz na handlu sporo, ponieważ mamy overextension, więc mamy mniejszą siłę handlową. I teraz tak, Jirin. Teraz pytanie będzie, czy nie lepiej byłoby nam tutaj na przykład kolekcjonować za niedługo zamiast z Jirin. No zobaczymy. Może być tak, że może zamiast transferować, zrobimy jednak mimo wszystko tutaj kolekcjonujemy w Pekinie. Zobaczymy, ile to nam da. Mam nadzieję, że dosyć dużo gotóweczki. Dwa dukaty, tutaj 22, tutaj nie mamy za bardzo straty, więc powinniśmy być do przodu. Do tego tutaj będziemy zwiększać swoją siłę handlową, jak tylko stracimy karę w postaci overextension, co daje nam 100% kary. Więc powinniśmy podskoczyć z tych... do jakichś 50-60 punktów, więc powinniśmy sporo zyskać tutaj na tym handlu. No dobra. Więc tutaj mamy o tej etymologii, dlaczego tak naprawdę shinobi raczej, a nie ninja. No i kim byli? No to byli oczywiście szpiecy, zabójcy, sabotażyści, tak można tłumaczyć. Wiele tutaj, czy też zajmowali się tak zwanym... Tego się nie spodziewałem, że już tutaj będziecie. Tak szybko wywoła się tutaj bunt. Tutaj będę musiał być gotowy na ruszenie. No i tutaj będę chciał jeszcze tych delikwentów usunąć. No dobra, ale jakoś to wygląda. Ile też ja płacę za tak zwany sam interest? Interest mnie kosztuje 5 dukatów łojej. No więc będziemy mieli troszeczkę problemów na razie z wyjściem może z tego dołka finansowego, ale powinniśmy sobie poradzić mimo wszystko. Tutaj możemy zrobić cold diet, dzięki temu będziemy mieli tańsze utrzymanie armii. Tutaj skorzystam z Six Support of Clergy. I tutaj przydzielimy prawo monopolowe i zażądam gotówki. Dobra, teraz tak, uzupełnienie mnie kosztują, no tak, no niestety uzupełnienie u najemników kosztują swoje, to jest problem. No dobra, ale tak czy siak, no i teraz oczywiście stracimy jeszcze legitymizację, bo nie będzie zabawnie. Początki, czy może takie pierwsze ślady właśnie tego, kim byli shinobi w historii japońskiej, możemy datować pewnie na okolice XII wieku, jakieś takie pierwsze przypadki tych shinobi, tych szpiegów, tych sabotażystów i tak dalej, jako tej zorganizowanej profesji, ale to są bardzo, bardzo pojedyncze przypadki. Tak naprawdę rozwój i ich świetność, okres świetności to jest XV-XVI wiek, czyli okres Sengoku Jidai, ponieważ oni się zajmowali rzeczami, które były uważane za niehonorowe dla kasty samurai, dla daimyo, więc po prostu oni robili brudną robotę. Głównie te shinobi, czyli ci ninja, pochodzili właśnie tutaj z okolicy Iga,
i Koga bodajże. To są mniej więcej tutaj zlokalizowane w centrum Japonii, więc na swój sposób też było dobrze, bo byli, można powiedzieć, równie blisko do wynajęcia zachodu, jak i wschodu. Tak jest bardzo żartując. Więc tutaj mieliśmy do czynienia właśnie skąd pochodzili właśnie ci profesjonalni ninja, ci profesjonalni właśnie shinobi. Ale o ich działalności jako takiej nie wiemy też aż zbyt dużo, no bo częściej wiemy o przypadkach, kiedy im się na przykład nie udawało, bo na przykład jeśli ktoś, często chodziło o to, żeby też na przykład powiedzmy zabójstwo kogoś było, no jak najlepiej to byłoby, żeby było po cichu, tak, żeby nikt się nie zorientował, co się stało i tak dalej, więc wiele przypadków na przykład takich zagadkowych czy tajemniczych śmierci, na przykład niektórzy spekulują, że Uesugi Kenshin, czyli jeden z większych daimyo, czy bardziej znanych z okresu Sengoku Jidai. Niektórzy mówią, że podobno został zamordowany przez shinobiego, który się schował w latrynie, kiedy Uesugi Kenshin chciał, że tak powiem, ulżyć po prostu swojemu, no, swoim powiedzmy elitom, no to ten wraził mu włócznie że tak powiem w odpowiednią część ciała. No ale to też jest, to jest spekulacja. Wiemy na przykład o nieudanych próbach zamachu na przykład na Oda Nobunagę, czyli jakby nie patrzeć, osobę z klanu, w którym obecnie gramy. No ale to jest już inna bajka. Tam było parę przypadków. Toyotomi Hideyoshi też podobno był celem, celem zabójców. Sam Oda Nobunaga chciał też, nawet nie chciał, nasłał zabójców na Takedę Shingena, ponieważ dosyć troszkę się obawiał Takedę Shingena i został pokonany nawet przez Takedę w bitwie. No ale potem na szczęście Takeda Shinga dla niego zmarł. I to nie było już w żaden sposób związane z po prostu z zabójstwem. No a tutaj wezmę mimo wszystko sobie tą inkwizycję, czyli żebyśmy szybciej nawracali prowincje, które są dla nas heretykami, czyli na przykład konfucjanistów i buddystów. Czyli konfucjanizm to jest praktycznie wszystko tutaj, buddyzm to jest tam dalej na południe. I potem dochodzi pod koniec Sengoku Jidai do tego, że praktycznie te klany zostają, te klany ninja, te shinobi zostają zniszczone i ta oryginalna sztuka ninjutsu, poza pojedynczymi przypadkami, którzy niektórzy ci samuraje, czy ci ninja, czy shinobi przetrwali, ona nie jest nigdzie, ta cała jakby wiedza, cały ten trening, całe to szkolenie nie jest przekazane w taki sam sposób jak do tej pory. Ta oryginalna sztuka troszeczkę zamiera. No i w okresie Edo wszystko to jest też skodyfikowane, tak jak powiedziałem, że mamy tą rygorystyczną kastę społeczną, że tam, że samuraje, że kupcy i tak dalej, i tak dalej. To mówiłem w którymś z poprzednich odcinków. Różnica była taka, że co najciekawsze właśnie w edykcie szogunatu Tokugawy w 1648 bodajże było zapisane, że shinobi to jest profesja i tylko daimyo, którzy posiadali przynajmniej dochód 10 tysięcy koku, mogli szkolić własnych shinobi. No i to szkolenie, potem zaczęło się pojawiać jakieś szkoły tych shinobi oparte po części na pracy wcześniejszej, czy spisanym dziele Hattori Hanziego, czyli właśnie jednego z tych właśnie z oryginalnych tych ninja właśnie z tego z prowincji Iga. Ale to jest też właśnie troszeczkę inne, nie do końca tak samo. W każdym razie pojawia się mnóstwo szkół. No i potem w okresie właśnie po... ci shinobi nie są aż tak potrzebni. Owszem, przydatni są cały czas, ale już nie w takim stopniu jak w okresu Sengoku. No i po prostu potem dochodzi do, wiadomo, do wojny Boshin, czyli i modernizacji Japonii. I w tym momencie jednocześnie nagle nie wiadomo, gdzie po pierwsze się pojawili. Gdzie zniknęli ci shinobi, bo ich było mało. Niektórzy tylko daimyo mogli ich utrzymywać i to szkolenie tych shinobi, no to też było w dużym stopniu pewnie odbiegało od oryginalnego. No i w samej Japonii przede wszystkim doszło do zmitologizowania tego Kimberly Ninja. Samym Japończykom się wydawało, że oni potrafili robić jakieś niestworzone rzeczy, właśnie skakać na przykład na 10 metrów bez rozbiegu. I my dzisiaj nie do końca wiemy dokładnie, jak wyglądało szkolenie. Nie mamy...
bardzo mało wiemy tak naprawdę o ninja. Jak dzisiaj na przykład pójdziemy sobie ulicą i zobaczymy szkołę ninjutsu, to tak naprawdę to nie jest to oryginalne ninjutsu, to nie jest ta oryginalna sztuka tego sabotażu, tego szpiegostwa związane z tymi dwoma klanami. To jest jakieś po prostu coś wywodzące się od tych zapisków, raczej tych późniejszych, czy to jest też coś stworzone kompletnie od początku, bazując po części na jakichś tam przesłankach z zapisków właśnie historycznych. To jest po prostu w dużym stopniu się domyślanie ninjutsu, to nie jest to samo, co było to oryginalne ninjutsu. Więc podsumowując jeszcze raz, po prostu byliby szpiedzy, zabójcy, sabotażyści, którzy wykonywali robotę, której normalni samuraje jakby się nie chcieli plamić, no i byli po prostu w tym doświadczeni, byli wykształceni czy wyszkoleni, żeby po prostu sobie radzić w tej kwestii. I tutaj co będziemy chcieli brać? Coastal Barrage jest bardzo ciekawy, ponieważ zwiększy nam, pozwoli nam szybciej oblegać prowincję. Możemy też wziąć sobie z Institutional Spread, czyli w tym momencie będziemy szybciej rozprzestrzeniać instytucje w naszym państwie. Bo my będziemy chcieli przecież, jakby nie patrzeć, w końcu wygenerować prasę drukarską. I ta prasa drukarska, musimy znaleźć prowincję, która by miała gdzieś tak 15 albo 16 developmentu, 10. Tutaj nie mamy pełnych korów, więc wolałbym uniknąć. Musashi ma 38, Kyoto ma 41, 11, 13, chyba nie mamy 15 nigdzie. Więc to 16, chyba jak się dobrze pamiętam, 16 jest też niczego sobie pod tym kątem. No dobra, w takim razie tutaj bierzemy, no niestety już nie mamy Prosperity, ponieważ straciliśmy Prosperity podczas inwazji Ming. Robimy tutaj Encourage Development. Weźmy sobie to rozprzestrzenianie. No i w takim razie, co ja będę chciał tutaj zrobić, to jest oczywiście inwestować. I teraz pytanie jest takie. Kolejna technologia 14 wojskowa jest bardzo ważna, ale możemy sobie chyba raz pozwolić tak, i mamy w tym momencie prasę drukarską w Setsu. Setsu jest bogate dosyć. Tutaj mamy niestety tą gildię kupiecką, co mi troszeczkę psuje szyki, bo przez to tutaj dochód z podatku będzie mniejszy, ale i tak to będzie warte tego. No więc w takim razie tutaj zaczynamy się rozprzestrzeniać wszędzie, gdzie mamy shintoizm, to będzie się dosyć szybko rozprzestrzeniać ta prasa drukarska. 3%, no i zobaczymy, czy mógłbym w ogóle na przykład teraz, no nawet teraz nie mógłbym jeszcze przyjąć pracy drukarskiej. No niestety, bywa. Co tutaj możemy zrobić? Możemy powołać sobie, kogo tutaj mamy? Ja bym sobie powołał może tańszego teologa i zażądał punktów administracyjnych. Tutaj nic nie będę robił. Kiedy mi się kończy razem z Koreą. Skończył mi się, więc mógłbym teoretycznie zaatakować na was i wtedy bym jeszcze raz zobaczył z Ming, co jest kuszące. Tutaj do tego, tylko czy ja mam na was jakieś claimy? Mam Gangie. Patrzcie, możemy od razu ruszyć, więc chyba tak zrobimy. Ja tylko się tutaj ruszę pod Gangie. Na razie tutaj nie mają żadnego. Tylko znowu będę się musiał martwić tymi siłami inwazyjnymi Ming. Co będzie mnie troszeczkę martwić. Miejmy nadzieję, że tutaj gdzieś będą mieli jakieś bunty, panowie z Ming. Zobaczmy, jakie wy macie unrest. Wcale nie tak. No tak, bo macie rewanszyzm teraz. Fort tutaj został postawiony w gotowość. No i to jest dobre pytanie, czy uderzać, czy nie uderzać. Tu
tutaj dalej kolonizujemy. Chyba za niedługo będziemy mieli w końcu nasze pierwsze państwo kolonialne. Ha, no to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Czy tutaj uderzyć? Idąc za ciosem, teraz Ming powinien być o wiele prostszy i łatwiejszy do pokonania. Moglibyśmy teraz tak, przede wszystkim powołać zawczasu trochę oddziałów najemnych tutaj też na wyspie. Albo nawet nie oddziałów najemnych, po prostu bym powołał tutaj sobie z... 18 pułków piechoty? Nie, 14. To z 14 pułków piechoty, template name, ok. Powołałbym tutaj w Chikuzen, więc będziemy gotowi na... Jeśli tutaj będą się chcieli zastanować Ming, 14 tysięcy żołnierzy naszych powinno odeprzeć ich próby inwazji. Głównie z tego powodu, że oni będą mieli kary teraz niski mandat niebios. W razie nawracajmy. O, Pekin powinienem nawrócić. No to nie będzie ten Pekin. Czy ja mam wystarczająco dowódców? A, mamy. Jemitsu Ogasawara. 2-2-2-2. To w takim razie uderzmy sobie na te Gangie. Tutaj na Gionciu. Tutaj popłynę, postaram się przejąć jak największym stopniu flotę. Nie wiem, czy to będą się gdzieś desantować, czy nie. Tutaj widzę, że Ming od razu leci na Pekin. Niech sobie leci, na zdrowie. Tutaj bym poprosił o wyłom. Oj, 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 oj. Ja bym się wycofał. Zatopiłem inną galerę przynajmniej. Ło kurczę. Yi Sun Sin mają admirała. Właśnie tego admirała, który w rzeczywistości po prostu pokonał flotę japońską. Ach, na razie kiepsko to idzie. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że po prostu w tym momencie popełniłem samobójstwo. Dobra, o, bardzo dobrze. Tutaj przechwycę. Tutaj mnie blokują, ok. No to w takim razie tutaj nie pozostaje mi nic innego. O matko, co za chmara Ming. Dobra, to, to miałem tam stack wave, zrobiłem wam. No to pójdziemy, nic innego. Jak też zrobić tutaj ładny, tradycyjny stack wave siłą Ming. Tutaj mogę poczekać chwilę, za późno. Troszeczkę przedwcześnie uzupełniłem tutaj siły, ale powinniśmy sobie dać radę. Dobra. Tutaj pójdziemy w tą stronę. Brunei próbuje mi pożyczkę, a spadaj pan na drzewo. Jakutat jest skolonizowany, fajnie. Alaskę mamy stworzoną. No i kontynuujemy tutaj sitkę. Będziemy kolonizować w tą stronę. Dobra, tutaj powinienem szybko pokonać. Tutaj ci konfucjonistyczni fanatycy mnie mało co obchodzą. Dobra. Patrzmy, jakie są siły Ming na razie. I tak, tutaj mnie nic na razie na szczęście nie, się nie desantuje. Tutaj próbują o dosyć spore siły, widzę, oblężyć. Tutaj miejmy nadzieję, że uda mi się szybko przejąć kontrolę tutaj. Więc zrobimy tutaj... Dobra, blokada. Niestety nie mogę nic zrobić z blokadą. Zróbmy za to pożyczkę.
No tak, Pekin na razie. Och, Pekin może upaść zaraz. To nie jest dobra wiadomość. Zróbmy tutaj wyłom szybciutko. I idealnie byłoby, żebym był w stanie ruszyć Musashi, lokalna autonomia. Dobra, wolę stracić mimo wszystko stabilność na ten moment. Tutaj bym dostał Deus Vult. Okej, okay. O, nie bardzo. No to w takim razie lecimy na Pekin. Chcę odzyskać Pekin. No i zobaczymy. Na razie zobaczymy, jak to wszystko pójdzie z Ming. Mimo wszystko powinniśmy być w stanie pokonać Ming. Ajajajajaj. Zanim tutaj dotrą posiłki. Dobra, zwycięstwo. Choć ciężko okupione krwią. Tutaj mamy armię Ming. Dobra. Tutaj pójdziemy na Shenyang. Przechwycimy. Mam nadzieję, że zestakujemy. No i bardzo dobrze. No to w takim razie tutaj idziemy odzyskać naszą, to co jest nasze. I ja w tym momencie się z wami pożegnam z tego 13 pechowego odcinka. Może nie powiedziałem za dużo o tych Shinobi, ale mam nadzieję, że to wam się spodobało. Podsumowując jeszcze raz tak na szybko, no Shinobi to po prostu byli zwykli szpiedzy, zwykli sabotażyści, tutaj nie ma co jakoś przesadnie właśnie ich mitologizować. Jeśli czegoś wam zabrakło w tym, co powiedziałem, całkiem możliwe, że po prostu o czymś zapomniałem poruszyć jakiś wątek, to też mi dajcie znać. I mamy bardzo dobrego dowódcę, Yoshimasa Amago, 4-5-4, czyli minimalnie gorsze od tego, ale ma 2 punkty oblężenia. Więc w razie czego zawsze będę miał jakiegoś dobrego tutaj dowódcę. Pekin zaraz powinniśmy odzyskać. Ile mi brakuje teraz żołnierzy? 22 tysiące żołnierzy. Tutaj zawsze mam te 14 tysięcy. W sumie niepotrzebnie ich tutaj powołałem teraz. Tak myślę. Moglibyśmy obniżyć standardy profesjonalizmu, ale po co? Zobaczmy, jak tam same Ming. Ming na razie oczywiście, że nie chce się wycofać z wojny. Sama Korea chciałaby się wycofać, jakbyśmy nam, na przykład, moglibyśmy prawie coś zabrać im, ale to oczywiście nie ten. To będzie na kolejny odcinek. Kolejny odcinek może się już skupić bardziej na rozgrywce, ale jak macie jakieś pomysły, też dajcie znać. A tymczasem, do zobaczenia tym razem. Hej!